Siema ludzie, a dzisiaj wam pokażę jak dodawać mody. Tak więc ważne, żebyśmy wiedzieli z jakiej marki pochodzi dana maszyna. W moim przypadku jest to Shuity Maker. Usuwamy oryginał. Jestem trochę ospany, bo to dopiero 11. I dodajemy naszego moda. Ja sobie teraz spauzuję. Dobra. Idziemy do lochki patchera. Wchodzimy w SD card, tam gdzie mamy naszą grę z modami. I instalujemy. Chyba, że mamy odinstaluj i zainstaluj, to wtedy klikamy. I teraz wchodzimy do gry. Po zainstalowaniu. Dobra, no to wchodzimy. Dobra, ja sobie zawsze wolę poklikać tak z nudów. I chociażby dlatego, żebyście nie znali moich mailów, bo ja mam kilka. Swój do szkoły, do komunikacji z nauczycielami. Swój do kont różnych, swój kanałowy i swój prywatny. Nie? Wiem, że wkurzają was te dotknięcia, mnie też. Ja po prostu mi się ich nie chce wyłączyć, bo bym musiał nagrywanie całkiem zatrzymać. Ten MTZ nie działa. O, udało się, czarny jest. Lol, do czynienia ludzie. Czyli od początku dobrze, tylko zabrakło jednego znaku. Tak więc będzie czarny Massey Ferguson. Pięknie.